kolejna rybka. Zobaczymy, co. Dołuje chyba brzana. Nie myliłem się. Brzanka. Wędkujemy. Tutaj mam na prawej pikantną kiełbasę. Na quick stopie. No jak poluję za rybami. Ale zaraz ściągnę zestaw jeszcze trochę i założymy Ringersa na magneciku. Zobaczcie. Szypon dłuższy na fluorokarbonie i to zaraz założymy, zobaczymy ten kolor jak poluje za rybami i tak Robert mnie odwiedził, mówi, że za bardzo nie skubię, ale czekamy tutaj, brania się zaczynają dopiero później, godzina dopiero przed 9:00, kilka ryb wyholowanych, ale brania liczę, że dopiero się zaczną, więc czekamy. Mieszanka odpowiednia, dobór tylko przynęty. Rozrobimy trochę słodszą melasa liquid, mieszankę trochę słodszą rozrobimy. Damy trochę melasy. Trochę na słodko zaraz dojedziemy, ale damy tylko tej samej. Wody. Trochę na słodko. To nam urośnie. Napuchnie. Niech dojdzie. Zrobimy samą taką mieszankę. Na mączkach, peletach i na melasie. Przemoczyłem trochę, teraz poczekamy, aż sobie wypiję. Najwyżej później dokleimy jeszcze płatkami lub betonikiem, tak żeby to nie było takie piaszczyste, zobaczcie. Ale na razie niech sobie to pije. Idzie nam się, nie spieszy. Ta mieszanka sobie pije. Dobrze. Niech sobie pije. No i wędkujemy, czekając na jakieś branko.
więc nowa mieszanka, zobaczcie jak pięknie dodałem trochę drobnego peletu Aqua Alert i zobaczcie trochę betonitu i pięknie klei i tak się prezentuje, urosła nam ta kolejna mieszanka z samej zanęty Sensasa. Zobaczcie, bryła, uderzenie o wodę nie rozbije, a później nam ładnie rozpuka. Dobrze, i tak to się prezentuje na melasie halibutowo i trochę słodko z odrobiną drobnego peletu. Tak się prezentuje ta mieszanka. I sobie jeszcze dochodzi. I z przemoczonej nam wyszła taka pulchniutka nęta. Zobaczcie. Okej. Przerzucone, wędkujemy. A więc rybka na czerwonego robaka. Branie zdecydowane. I zobaczymy, co jest na czerwonego. W końcu po długim czasie pierwsza rybka. Zobaczymy, co na czerwonego się skusiło. Ale bije, bije strasznie, zobaczcie jak bije. Ale czerwony robak. Też czerwony robak. Widzicie, nie mogę puścić, bo to nie żyłka plecionka i zepnie się ryba albo wyprostuje z ucha. Widzicie? Przekręcę trochę. Jeszcze nie gotowa. Jeszcze. Ryba. Drodzy Państwo, zaliczona. Zobaczcie, co się dzieje. Robercik!
48. Zobaczcie, czerwony robak i taka 48. Zobaczcie, taka brzana 48 centymetrów. I jest pyte. A wiem, coś jest. Pinka. Wchodzimy. Zobaczymy, co bije tu brzanka. Mogłaby być jakaś świnka, zawsze to jakiś inny gatunek, drodzy widzowie, lub klenik. Zobaczymy, jeszcze nie widzę. Odbija jeszcze. Brzanka taka ze 4 dychy. Zostawimy sprzęt. Nawet nie ma mniejsza. Tylko 40. No jak tam? Powiedz, trzeba coś nagrać. Słabiutko, nie? Słabo, o kurde. Dzisiaj to powiem ci, że złapałem takiego 40 cm leszczyka, ale to wszystko. Tak? I ogólnie i brzankę przed chwilą. No ja też brzankę, jedną, dwie brzanki przez jakieś godzinę. No. 48 cm i jedna największa. O kurde, to no taka gruba już fajna, wiesz. No to wiesz, największa 48 i tego leszcza jednego też 40. No i wszystko. Słabo. No. Powiem ci, brałem ponad 15 miałem. Tylko wiesz, jak się uchwycić moment, wiesz. Tego parę mi spadło, hak wyprostowany tego, ale słabo. Widzę, ludzi dużo schodzi. Tak, tak. I czyli mówią, że lipa. No. Ale my walczymy do końca. Do końca, dopóki przynęta wodzie, mamy okazję coś złowić. Myślę, że coś jeszcze złapię. No tak, nęciłeś, nie? Wiesz co, już nie. Nie? Bo widziałem, że coś szło. A, to nie, ja ręczę chyba. Aha. No. No zobaczymy, zobaczymy. Może się coś łowimy. Ile, do której siedzimy? No minimum czwarta, tak mi się wydaje, no, że czwarta, wiesz, 30. Wiesz, tak żeby było wpyty, bo ja to mogę dać do wieczora, ale nie wolno, wiesz. Nie, nie, na spokojnie. No. Dobrze, no to tak, wiesz, bo późno się teraz ciemno robi, to wiesz, można posiedzieć, no, nie? Kurde, wiesz, nas akurat nic nie ściga, tak. nie mamy tak. żadnych obowiązków teraz. Spokojnie. Nie mamy obowiązków, dzieci w domu nie płaczą. Tak, tak. Na jedzenie zarobione. Zarobione, tak. Ryby zaraz się wypatroszy.
No, a masz ostry nóż? Mam ostry nóż. No i drodzy panowie, państwo, panie, widzicie, jest lipa. Lipa, pomału ten pałaniec już się będzie kończył, zimy nie było. Mi się, Robert, wydaje, że jak śnieg leży, jest minus 10-15, to wtedy... A tak to ryba się rozeszła, nie? Ale wiesz co, nie, z dzisiaj był, ale on był na noc, nie? No. No to mówi, że połapali troszeczkę. Na Wiśle? No. Aha. A tu... Ale to tam bliżej tego. Bliżej tego? Bliżej ujścia. Ujścia, aha. No już na wodach tarnowskich, nie? Czyli tak. Czyli praktycznie, no tam przy porcie. Aha. No dobrze, walczymy dalej. Jak coś to pamiętaj, coś ładnego jak wołaj. To było, będę wołał, tak? Wołaj. To jakieś może zdjęcie zrobimy, czy coś, miniaturkę. Tak. No i wędkujemy, drodzy państwo, dalej. Zobaczcie, jak wieje. Wszystko w twarz. Przerzuciłem zestawy. Założyłem na prawą i lewą po dwa białe robaki. Większe. Dwie sztuki na zestaw. Zobaczymy, bo podciąga coś, ale to jeszcze ma czerpać. No. Jechać, jechać. Takich delikatnych brań nie zacinam. Przynajmniej dzisiaj. Bo zdecydowanie wcześniej brania były bardziej intensywne, że łapałem kija w ręku, w rękę, w locie. Wędka cała się wyginęła. Praktycznie. Więc takie delikatne pociągnięcia na mnie nie działają. Tu jest coś niedużego, ale jest. Zaczął, czy nie spadła. Jakieś maleństwo. Leszczyk. Leszczyk to leszczyk. Postawimy. Zobaczcie. Nieduży i wraca. Nabijamy podajnik i wędkujemy dalej. Dodajmy pieczywa fluo trochę. Dobrze. Dwa białe robaki. I niedaleko. I drugą przerzucimy. Te z pieczywem fluo. Dwa białe robaki.
macie, niesymetryczna pętla. Pięknie to pracuje. Ryba podajnika nie czuje. Jak zaś się przynęte, to szarpnie i dopiero wtedy koszyk się przesuwa i na tamtym odcinku dopiero występuje samo zacięcie. Zobaczcie. Ryba nic nie czuje, dopiero tu samo zacięcie i ryba wtedy bezpośrednio sama się zacina przy zestawie na niesymetryczną pętlę. Więc białe robaki, też dwie sztuki. Spróbujemy coś jeszcze złowić. Mieszanka. Ta. Zarzucamy drugą wędkę. Poprawię sobie dzwonek. Tak, żeby było w pytkę. Co mamy? Certę. Niedużą certę. Zobacz. Certa. Poszła. Przerzucamy zestaw. I wędkujemy dalej. Coś niedużego. Leszczyk. Nieduży. Ale kolejny.
No i... No jak tam? Ruszyło się coś, nie? Ale drobne. Certa. Certa, a u mnie certa brzanka. Taką 46 złapę teraz brzanę. No jest to, widzisz. No. Ogólnie nie ma co narzekać, bo to jest przed... No, ale jak na kanał, no to niestety leszczy żeśmy nie połapali. No za ciepło jest chyba, nie? Nie, wiesz co, nie wiem, może one po prostu dzisiaj jakoś im się... Nie chciało. Nie, bo mówię ci, że według mnie, no wczoraj to było Eldorado. Naprawdę połapali ludzie. Tak? No a dzisiaj widzisz. A dzisiaj kurde, naprawdę, no strasznie. Zupełna porażka. No, ja złapałem 5. Pięciu? Pięciu, ale... Ja trzech, czy czterech? Czterech. No, ja 5, tylko 1,40, a resztę kurde... No to żeby... ja też, chyba 4 albo 5 te złowiłem, ale 1,40. No. Największy, no. A przeważnie u mnie dominuje... Brzana. Brzana, no. Cert chyba 4 złowiłem, czy 3 albo 4, ale przeważnie brzana więcej. A ja dzisiaj zmieniłem zanetę i... Weszła mi certa i certa dominuje. No widzisz, ale no. Tej świnki nie masz, ja też nie miałem. Nie miałem świnki, ale teraz właśnie ten, no, Jarek złapał 2. Tak? No. No i ile jeszcze siedzimy? No słuchaj, według mnie, poczekaj. No zobacz tak dokładnie, żeby później się już zwijać, za, wiesz, o której. Słuchaj, pół godziny. Za pół godziny? To 16.30 składamy się, tak? Składamy się. Dobra, tak. Dobra, to jeszcze pół godziny mamy. Pół godziny wędkowania, drodzy widzowie, i się zwijamy. A teraz jeszcze przez te pół godziny wędkujemy. Robert ma rybę. Prawdopodobnie. Wyjąłeś już ją? Nie, to wiesz, największa ryba dzisiejszego wypadu, nie? A i tak zaraz się zwijamy, to chociaż nagram haul. Tak będzie. Prawdopodobnie rybka. Największy. Ale nie wiem, czy będzie największy, ale... Nie, będzie, ponad 40 będzie. O. I ryba zaliczona. O, ty, faktycznie. Największy. Największy. No wiesz, nie dużo, ale...
nie jest taki jakiś, ale... Ale jest. Tak, udało się. Jest, udało się. Bo na, rzutem na taśmę. Możemy jechać do domu teraz. Ryba na obiad jest. Tak. Masz ostry nóż? No i tak, drodzy. Będziemy się pomału zwijać, przeszyty. O. Wędki nie złam. Ty, ale zobacz, już jest... Wędki nie złam, Robert. Patrz jej. A, już, już, już. Robert, popuść, popuść. Dobra. Bo przeszyło go. Na rybkę. Ładny, ładny. O, jest. Zobaczcie. Odczepimy rybkę i pomału będziemy kończyć tą imprezę. Bo trzeba opuścić miejscóweczkę. No, widzę, że się tak. Wepchaj mu. Dobra, jest pytka. I rybka wraca. Wraca. Do wody. I obiad odpłynął, trudno się mówi. Będziemy żebrać pod marketami na obiad. O rybkę. Dobrze. Robcio, nie, powiedz, podsumuj. To wyjebać, bo już niedługo ciemno, a ja już będę zwijał pomału. No, ja też już. Słuchajcie, no ogólnie to... No niestety, pozmieniałem troszeczkę w zanęcie i zamiast leszcze weszły mi certy. Niestety nie udało się... Branie, no. No mów. Nie udało się po prostu tego uniknąć. I ogólnie to dopiero teraz ryba zaczęła współpracować przed wyjazdem. Nie wiem, nie mieliśmy tej zanęty jakiejś, bym powiedział, skutecznej, ponieważ rybę leszcze dopiero chyba teraz mamy w łowisku, także lipa. Lipa. No ale jakaś tam zabawa była o kolejny leszczyk. No właśnie, ale... No ale to... od takich się zaczyna, nie? No właśnie, od takich się zaczyna. No. Także w sumie dopiero teraz weszły nam leszcze. A i to jest już chyba ostatnia rybka. Będziemy i na tym kończymy. Tak, koniec. No trzeba... Trzeba jechać do domu. Jechać do domu, opuścić stanowisko bezpiecznie, jeszcze tak. Jak jest widno. No i tak to, drodzy widzowie, leciało. Nie zadać, nic ująć. Tak u mnie na filmie. I na tym koniec. Tak. Dziękuję jest wszystkim za subskrypcję kanału. Lajki, komentarze. No i do następnego. Siema, pyza z kolegami. Cześć wam. Cześć. Siema, jedziemy na Kielce. Odchodne Robsona, ostatni leszczyk, w tym dniu. I taka 50 już będzie. No, ładny. Gratulacje. Kamera mi padła, ale zobacz. No, o, ten jest śliczny. Ładny jest. Zobaczcie, to już teraz dopiero jak trzeba opuszczać. No, to łowisko. Zaczęły się, kurde, brania. Brania, no ale co zrobić? Na to się nic nie poradzi. Nic. Już, o, o, o.
Zobaczcie, drodzy widzowie. Śliczny. Fotkę poczekaj. Okej. Okay. No i widzicie, drodzy widzowie, no odchodne. Chyba dnia dzisiaj. Chodź. Ja już spakowałem się, a tutaj Robson jeszcze wypuszcza z powrotem nasz obiad. Nie ma litości dla głodnych ludzi, ale taki jest. Sam jest jej komuś nie da zjeść. Taki jest nasz Robert. Narka! Jedziemy na Kielce. Ale mały, malutki. O nie, to cerka. To już nie ryba. Ale jest spora nawet. Ale nie na przedpoczepne. Ale zobaczcie, jaka ładna certa. To jest ostatnia ryba dzisiejszego wypadu. Pokaż ją całą. Wiesz, to jest co, ładna, ładna, ładna jest certa. Ładna, zobaczcie, jaka ładna. No nagrywamy z telefonu, bo to ostatnia ryba dzisiejszego wypadu. Wędki idą faktycznie. Wędki do idą. Samochodu. I zawijamy się. Widzicie? No, nie możesz skończyć. No, ale widzisz, jak to jest. Zaczynają brać, wchodzić, jak trzeba opuścić łowisko, nie? No, szkoda. No, szkoda, ale takie przepisy są. I musimy je respektować. Nie inaczej. Uciekł. No i co robcio? No. Okazało się, że ostatnie pół godziny bardzo owocne. Złapałem w sumie 9 leszczy, przy czym 3 takie, no, około 70-80 deko. Dzień uważał za udany. Także w pytę jest super. I jedziemy. Pozdrawiam wszystkich, co to oglądają.